Witam Was w moim nowym filmie. Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat, a temat w sumie dosyć poważny, bo najczęstsze błędy popełniane w treningu dołu, czyli w treningu nóg i pośladku. Nie chcę teraz dokładnie opisywać techniki danego ćwiczenia, bo na jedno ćwiczenie mogłabym poświęcić jeden cały film. Chodzi mi o takie błędy, które najczęściej można zauważyć na siłowni, które popełnia głównie osoba początkująca. Dobra, przechodzimy od razu do ćwiczeń i jako pierwsze będzie to wypychanie nóg w tył na wyciągu. Jest to świetne ćwiczenie na pośladki, jednak często można zauważyć, że dziewczyna zamiast unosić ciężar tyłkiem do góry, to robi właśnie taki wykop nogi jak na filmiku. Żeby prawidłowo przetrenować pośladek w tym ćwiczeniu, to w sumie powinno się na początku ustawić tą nogę jak do wykopu, ale wyobrażać sobie, że ta noga idzie prosto do góry później. Czyli nie robić takiego wykopu, tylko unosić tą nogę prosto do góry. Tak jakby generować siłę z tego pośladka właśnie. Wygenerować siłę z tego wykopu i później noga do góry idzie prosto. Drugi taki błąd to taki, że za bardzo ruszamy, pracujemy całym ciałem, przez to też nie kontrolujemy tego ruchu. Dlatego najlepiej tutaj przytrzymać się wyciągu obiema rękami, brzuch spiąć, miednica, żeby była w jednym prostym ułożeniu i wtedy noga właśnie idzie do góry. Drugim ćwiczeniem jest rumuński martwy ciąg. Tutaj nieważne, czy jest to sztanga, czy hantle, bo zasada jest taka sama. Zaczynając od tego, że biorąc ciężar z ziemi, musimy mieć już wtedy prawidłową pozycję, czyli podnosimy ciężar bez garba na plecach. Następnie ciężar ciągniemy przy samych naszych nogach, a nie jakieś 50 cm od naszych nóg. Inaczej po prostu będziemy przeciążać nasze prostowniki. A nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Kolejna zasada to to, że miednica jest na tej samej wysokości. Czasem widzę, jak ktoś na siłowni wykonuje jakieś dziwne ćwiczenie, co ani przysiadu, ani Rumuna nie przypomina. Jak widzicie, ja sama już mam problem, jak to mam zrobić niepoprawnie. Dlatego myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Rumunie należy sobie wyobrażać, że miednica idzie po prostu do tyłu, a nie w dół. No i co najważniejsze, kolana też są w miejscu, czyli kolana nie idą jakoś do przodu jak w przysiadzie. Zapamiętajcie to. Następne ćwiczenie to nasze ukochane bułgary. Żeby przetrenować w tym ćwiczeniu pośladki, to musimy stanąć nieco dalej, bo jeśli będziemy za bardzo blisko właśnie, to wtedy zwiększymy pracę na czwórki, a nie na pośladki. Tutaj takim najczęstszym błędem jest to, że dziewczyny za daleko stoją, nie mają takiej mobilności i wykonują takie półruchy, czyli nie schodzą wystarczająco nisko w tym ćwiczeniu. Nawet nie wiem, jak można się zmęczyć, wykonując właśnie w taki sposób to ćwiczenie, a gwarantuję Ci, że jeśli zejdziesz właśnie do końca w tym ćwiczeniu, to po pierwszej serii będziesz mokra i spocona, jakbyś wyszła z basenu. Dosłownie. Kolejne ćwiczenie to uginanie nóg na maszynie leżąc. Na samym początku powinniśmy już dobrze ustawić naszą maszynę, czyli tak, żeby ten uchwyt był mniej więcej w połowie łydki, a nie przy samej stopie. Pomimo, że to jest maszyna, to tak samo ruchy muszą być kontrolowane, czyli wolno i do końca opuszczamy ciężar, a nie, że sobie machamy tak po prostu od niechcenia. No i kolejny taki błąd to to, że miednica nie jest przyklejona do siedzenia, do tego podłoża, na czym leżymy, tylko odstaje. Więc zapamiętajcie, że miednica musi być przyklejona. Kolejne ćwiczenie, dosyć fajne właśnie na pośladki, czyli glute pull through. Często słyszę od dziewczyn, że nie czują tego ćwiczenia, a to właśnie dlatego, że robią je źle. Tutaj tak samo ruchy muszą być kontrolowane, a nie, że walczymy czy tam siłujemy się z ciężarem. Kolana lekko zgięte jak na filmiku, nie prostujemy ich. Lędźwia tak samo muszą być proste, czyli nie robimy takiego garba. No i co najważniejsze, spinamy pośladek na końcu. Kolejny taki błąd to to, że mylicie ten ruch z przysiadem i właśnie w taki dziwny sposób kucacie. Ostatnie ćwiczenie, oczywiście nie najgorsze na pośladki, czyli uginanie na ławce rzymskiej. Tutaj znowu zacznijmy od właściwego ułożenia maszyny. Czyli nie może być zbyt wysoko, bo wtedy będziemy zablokowani i nie zejdziemy tak nisko, jak powinniśmy.
Te poduszki na maszynie powinny być właśnie mniej więcej w połowie uda, żebyśmy mogli niżej zejść w dół. Ogólnie w tym ćwiczeniu łatwo popełnić błąd, ale jest taka zasada, że jeśli schodzimy na dół z prostymi lędźwiami, to wtedy pracuje nasz pośladek, a jeśli krzywimy się w odcinku lędźwiowym, to bardziej pracują lędźwia. Kolejnym takim błędem jest to, że właśnie odchylamy się za bardzo do tyłu, czyli przeciążamy nasze plecy i później dlatego mogą nas boleć po tym ćwiczeniu. Co do prawidłowej pozycji jeszcze na tej maszynie, to pamiętajmy o właściwym ustawieniu stóp, czyli lekko ustawiając je na zewnątrz. Wtedy bardziej będziemy mogli poczuć ten właściwy mięsień. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby na końcu mocno spinać ten pośladek, ale zresztą jest to ważne jak w każdym innym ćwiczeniu. Dobra, to by było na tyle, jak mówiłam dzisiaj, krótko i na temat. Jeżeli takie coś Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, napiszcie, co chcielibyście zobaczyć następnym razem. Dajcie łapkę do góry, to bardzo mnie uszczęśliwia. Dajcie suba, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!